Cześć wszystkim. No, pan 7. Przyciąg. Księcia Persji. Piasków czasu. Dobra. There's no one here. Ciekawe. Czego wezyr nie broni najbardziej drogiej mu rzeczy, którą tutaj zdobył. Now get on top of the hourglass. Oczywiście po prostu nie możemy się wspiąć po niej. To by było za łatwe. Dobra, co się wydarzy za chwilę? W sumie chyba po prostu się zamknę i pozwolę wam obserwować. Father's army sacked your palace, captured you as a slave. What? You have every reason to hate me. What are you talking about? Now you want me to trust you. Go on. There's no time. Give me the dagger. I had faced my enemy. I had looked into his eyes, and I had lost everything. A tomb. You were there. The dagger was in your hand. Why did you hesitate? You think you're cleverer than everybody, but you're just like the rest of them. Those soldiers, all they can do is fight, destroy. Why did I trust you? Why didn't you trust me? Ow. Nie regulujcie swoich odbiorników. Tak ta kascenka ma wyglądać. Po prostu światło zgasło. Go. I didn't mean what I said. No, you're right. All that's happened is my doing. I wanted honor and glory. I brought this on us. You are brave and good. If this tomb is to be ours, at least the dagger will be buried with us. And we are together. What is it? Nothing. You're trembling. I just don't like close spaces. There must be some way out of here. When I was small, my mother taught me a secret word. She said that when I was afraid, all I had to do was speak that word, and a magic door would open. I've never told that to anybody. I can see why. It's the most childish thing I've ever heard of. What was the word? Kakolukiam. Kakolukiam. You did that, didn't you? Farah? Dobra, jedno słowo ode mnie. Zawsze się zastanawiałem, pierwszy raz kiedy grałem tą grę, zastanawiałem się, że taka scenka się jakoś zbugowała czy coś. Zawsze mnie zastanawiało, jaka była prawdziwa intencja twórców tej gry. W każdym razie nigdy nie spotkałem się z wersją gry, żeby taka scenka inaczej wyglądała, więc chyba taka jest intencja i dało się to chyba dużo lepiej zrealizować. Dobra, jeżeli ktoś ma problemy z angielskim, generalnie co się wydarzyło? Tak, książę w ostatniej chwili się zawahał. Stwierdził, że Farah została porwana siłą i dlaczego ma wszystkie powody, żeby nienawidzić księcia, dlaczego ma teraz jej zaufać.
No, potem przyszedł wezyr, stracili okazję. A potem, co mówili, Fara właśnie miała wyrzuty księcia. Dlaczego ona mu zaufała, a on nie zaufał jej. I tak dalej, i tak dalej. A, i jeszcze jedno. Zapamiętajcie to słowo, kakologia. Się jeszcze przyda w przyszłości. Where are you? Oh, isn't it beautiful? Isn't what beautiful? Where are you? Jeżeli myślicie, że to jest kolejne jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni rzeczywistości, to tak, macie rację. What are you doing? I'm looking for you. Jest prosta zagadka. Farah! Musimy szukać przejść, przy których będziemy słyszeli dźwięk wody. Na przykład tutaj. Farah? Znaka tego, że dobrze wybraliśmy, to jest to, że kurtyny będą się. What are you talking about? Where are you? Telepać. I'm here. Where are you? Take me in your arms. I don't see you. What the? All right, this is getting ridiculous. Farah? Ktoś pomyślał, że w ten sposób. Ktoś pomyślał, że to będzie bardzo romantyczna scena. Can you hear me? Why do you act so distant? Farah. Okej. It's beautiful. Come on. Jak umieścić seks w grze z ograniczeniem wieku do 15 lat? Od 15 lat. Was it real, that magical cavern? If it was a dream, then it was a dream we both shared. I know it was. No. Więc w końcu spełniło się to, co mówiły przepowiednie, czy jakby to ująć. Wow! Pora uciekać. Dobra, przepowiednie, czy... I wizje. Fara zabrała nam sztylet, ale zostawiła nam swój medalion, dzięki czemu książę nie zamieni się w piaska demonu. Oh no. To na razie nie mamy... Nie mamy, kurcze, broni. Musimy coś z tym zrobić. Dobra. Mamy kolejną zagadkę z echami. Ten widok chyba będzie lepszy. Dobra. Cię przesunę tutaj. To nic mi to nie da. Mm-hmm.
Ty na pewno musisz być tutaj. Dodatkowo tutaj jest po środku takie coś, że nie możemy tych z góry przenieść. Ej, dobra, chyba wiem. Zajęło mi to dłużej niż powinno, ale chyba już wiem, co powinniśmy zrobić. Tutaj. Ty. Dokładnie. Ciebie jeszcze trzeba naprawić. No i dobra. Mamy ostatni miecz w grze. Zapewne teraz się ktoś was zapyta. Miecz nam dużo nie da, skoro nie mamy sztyletu. Przecież nadal nie mamy możliwości zabijać potworów. I tutaj jest dziwko. Ponieważ ten miecz jest specjalny. Ja zabija wszystko jednym ciosem. Warunkiem, że się trafi. Tak. Jak zwrócicie animację, się, że przy odkładaniu broni nadal próbuje odłożyć mnie sztylet, którego nie ma. Dobra. Więc tak będzie wyglądać póki co nasza walka. A póki co wróćmy jeszcze tutaj. To jest przejście dalej. Dobra, za chwilę tam pójdziemy, tylko zapiszmy grę. Tutaj chyba nie ma nic więcej, nie ma. Tak. To jest wizja tego, co nas czeka. I'll start the story from here next time. Będzie przed nami trochę akrobacji. I te akrobacji musimy robić perfekcyjnie, bez błędów teraz. Ponieważ nie mamy spadochronu bezpieczeństwa w postaci sztyletu. No dobra. Dziś tutaj będzie znajdźka, a to za chwilę. Tym razem bez windy musimy wejść na wieżę. Dzień dobry. Mamy jakiś lepszy widok? Trochę. Może nie do końca lepszy. Dobra. Jednak dużo przyspiesza te walki. Ale jeszcze pewnie to są słowa, które wypluję sobie w brodę, czy jak to się mówi. Powinno nam to w miarę szybko pójść. Kolejna sekcja. Kolejna będzie trochę bardziej denerwująca. Bardziej, jeżeli nie pamiętam drogi i coś będę zapominał. Dobra. Zejdźmy tutaj szybko. Psa. Tutaj. Nie o to nam chodziło.
Dobra, a co nam chodziło tutaj? Dobra, to jest ostatni upgrade w grze. Na pewno żadnych więcej nie ma. Nie wiem, czy zebrałem w grze wszystkie. Wydawało mi się, że lokacje tych upgrade'ów są na tyle łatwe do znalezienia, że chyba żadnego nie ominąłem. Ale nie ma żadnego wskaźnika w grze, który by mówił, ile jest i ile się zebrało. Myślę. Więc nie dam sobie za to głowy urwać. No i dobra. No to teraz wracamy z powrotem do głównego dania. Dobra, patrz, jeżeli teraz mnie zawiedziesz mocno zawiedziony tym faktem, dobra. Dobra, idź na górę. O nie. Przydałby się inny punkt widzenia kamery w tamtym miejscu. Dobra. Więc tak. Długość tych najbliższych sekcji będzie kompletnie uzależniona od tego, jak dużo takich podobnych błędów będę popełniał. To widzieliśmy akurat na wizji. Dzień dobry. Farah jak zwykle się nie słucha. Za nami się zawalił. Trzeba przy okazji to uważać, jak się wchodzi. Tego nie zrobimy dobrze, to może się za nami, pod nami zawalić. Jak się wzięliście za kontrowanie? Książę i jedziemy. Jest trochę trudniejsza sekcja. Done. I'll start the story from here next time. Ten dzwon przenikliwy. Dobra, gdzie teraz? Tam chyba. Dobra. Teraz tutaj.
Gdzie teraz? Chyba tam. Może i książę? Zostało ci tylko jedno życie? Tutaj chyba nic nie ma. Nie. No to na górę. Nie przez barierkę książenia teraz. Dobra. Nie to powiem, że to nie powinny być czasem w jaskiniach, a nie na takich wysokościach. Takie głębokie myśli z głębokim. No chodź, jeszcze jeden ciach. Dobra, już po was. Będzie to miałem zrobić tutaj na górę. Nie zamierzam iść naokoło. Mamy skróty. I chyba tutaj powinniśmy bezpiecznie zejść. Chyba. Albo po drugiej stronie, tak. A, nie. Mały błąd. Wait. Mały błąd, dużo straconego czasu. Chodziło chyba o to, żeby zrobić coś takiego. Teraz przejść się tutaj i teraz bezpiecznie schodzić na dół w ten sposób. Dobra. O nie. To chyba już tuż przed samym końcem. Zginęliśmy, więc... Ekstra. Nie przed samym końcem, tylko przed save pointem. Bo zaraz tutaj będzie. A nie, że kompletnie się nie puszcza drabiny, tylko troszkę opada na dół. Dostali dużo przeciwników do tych walk. Dużo więcej niż zazwyczaj. Ale mieli dobry powód.
Nie, dziękuję. Dobra, ostatni save point i ostatnia część spinaczki. Gdzie jest ten save point? Na pewno chcę z niego skorzystać. Tutaj widzę. Okej, dobra. To już jest ostatnia sekcja. Done. I'll start the story from here next time. No i dobra. To gdzie idziemy? Tam. Hypsa. Nie ma drogi z powrotem. Dobra. Dobrze pamiętam, to wystarczy, że się tam odbijemy, co? Nie, źle pamiętam. A, ten element, który się oberwał. Wygląda jak krawędź. Dokładnie, to trzeba było zrobić. Dobra. Którędy? Chyba tam. Stam. Okej, okay, może trzeba było przebić przez ścianę. Nieważne, to też zadziałało. Dobra, to nam pokazywała wizja na górę. Nie! Dobra, to mogę winić na kontroler. Kontroler czasami w tym kierunku na mnie naciska. Za mnie. Okej, okay, jeszcze raz. Dobra. Dziękuję. Tutaj mamy coś. Chyba tutaj nic nie ma. A mamy fontannę, gdybyśmy potrzebowali. A nie potrzebujemy. Tam nic nie ma. Książę, nie przeskakuj przez barierki. Taku serca przez to. No i dobra. Zrób tędy. Teraz tam nie przejdziemy po ścianie. Tu jest dziura. Tutaj nie musimy się przejmować tymi nietoperzami. Dobra. Jesteśmy już prawie na końcu. No. O, taki miły save point. Też przed samym końcem. To chyba w jakimś patchu musieli wprowadzić. Dobra. I jesteśmy. Dobra. Tutaj pokazywała wizja, że to jest koniec. Zobaczmy, to na nas czeka.
Książę, cofnij czas. Okej, książę nie cofnął czasu, ponieważ nie ma czasu. Widzicie, Fara zużyła wszystkie ładunki. Więc nie ma żadnej dziury z tym związanej. Dobra, nasza ostatnia walka. Dobrze. Z potworami. Gra się nie patyczkuje, rzuca na nas samych oficerów. My już mamy miecz, który zabija wszystkich jednociasem. Oficer leży nadal stał niezłym wyzwaniem, więc musimy uważać. Z boku jest też fontanna, gdybyśmy potrzebowali. Jest lepszy widok? Trochę. Nie do końca. A, jeżeli chcemy, możemy nawet dobijać jeszcze sztyletem, jeżeli ktoś przeżyje. Ale raczej nie ma to większego znaczenia. Ciepnijmy trochę na bok. Przy okazji ta scena... Jak dla mnie to jest bardzo wzruszająca. Się przechodzi za pierwszym razem tą grę. Zobaczyć bez silnego księcia i w końcu to, co się wydarzyło. Przynajmniej nie tylko ja tak myślę. Twórcy filmu Prince of Persia z 2010 roku również pomyśleli tak samo i otworzyli tę scenę w swoim filmie. Chociaż mimo... tak, film nie za dużo ma filmego z grą, poza ogólnym motywem. I to właśnie jedną sceną. Ja chyba już ostatni. I ty zginiesz od ściemy. Wizje już nic nie pokazują. Już nie będzie nic więcej. Done. I'll start the story from here next time. Bravely I had fought and slain my enemies. Honor and glory were mine. But though I fight until the desert sands themselves were red with blood, I could not bring back the dead. No. No. The girl is unimportant. No! Give me the dagger, and I will give you power. Eternal life will be yours. Live forever, and those I loved dead and I to blame. I choose death.
Do not be afraid. This belongs to you. The Dagger of Time. But it is locked away within my father's treasure vault. How? Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Time is an ocean in a storm. Cóż, już wiemy, komu opowiadał tę historię książę przez cały czas. His signal is a flaming arrow shot into the air. Prevent him, and my father's army will know the traitor has been unmasked. They will turn back. A wild tale indeed. I have a simpler version. A Persian soldier, lusting for glory, entered the chambers of the Maharaja's daughter and was slain by me. Your Highness, for your own safety, I suggest you flee. Dobra, Liz Wezyr myśli, że jest w stanie zabić księcia. Trochę się zawiedzie. Serio? Taki potężny mag, jedyne co może wymyśleć, to przywołanie klona. My lady, he came here to abduct you. Surely you do not believe him. He will betray you. All will happen as I have foretold. How inventive. Do not forget, he is a Persian soldier. What I told you is no story. It happened. I mean, it will happen. Dobra, oni się przekomarzają. A tymczasem ja tu walczę. Ten klon nie jest zbyt trudny, poza tym, że blokuje nasze ataki. I tak, trochę wymaga cierpliwości walka z nim. I to tyle. Oczywiście Wezyra nie możemy dotknąć. Let him be brought before my father. He will judge. Vizier, I have commanded you to stop. Do you disobey? I've taken orders long enough from a senile fool and a sniveling brat. Your father was a great warrior in his youth, or so he would have the world believe. A pity his son does not take after him. Gadaj zdrów. Then again, perhaps father and son are alike. It would appear that both share a taste for easy plunder. You waste your breath. What little you possess. You possess. Did you really think you could defeat me? Nie wiem, a ty? Careful. Don't tire yourself. No już się zmęczył, już nic nie gada. Już jest zmęczony, to nawet możemy próbować go przeskakiwać. A to różny ma efekt. Zmieni się trochę na przewidok. Fara gdzieś tam jest.
No to? Co teraz? Tak myślę. Ja nic nie mam do powiedzenia, ale mój miecz ma. I sztylet. Immortal perhaps, but not invincible. Then it's true. He was a traitor. Take this. Return it to your father's treasure vault. Guard it well. I owe you thanks. But why did you invent such a fantastic story? Do you think me a child that I would believe such nonsense? I said I owe you thanks. You presume too much. Such a fantastic story. Do you think me a child that I would believe such nonsense? You're right. It was just a story. Wait! I don't even know your name. Just call me Kakolukia. To i powiedział! Dobra. Mała jest niezgodność czasoprzestrzenna. Kiedy jest walka po uwolnieniu piasków, Fara nas instruuje co do użycia sztyletu, jak on działa. Więc zakładałem, że ona wie, jak działa sztylet. Więc to chyba to, że teraz mówi, że to jest historia i że w nią nie wierzy, trochę się nie zgadza z tym, co potem się działo w grze. Więc to jest jedyna chyba niezgodność. Ale poza tym... Okej. Okay. Dobra, poglądajmy napisy końcowe. Kilka słów ode mnie. Tak jak mówię, to jest moja jedna z ulubionych, jeżeli nie najulubieńsza gra zręcznościowa. Trzecioosobowa, jako powstała. Zaraz obok, nie wiem, Maxa Payne'a, czy Raymana 2. Dlaczego? Dużo rzeczy się tutaj składa w jedną świetną całość. Po pierwsze, animacje, system walki, jak to świetnie, płynnie działa, jaki jest przyjemny, jednak trochę wymagający. Za czasu swojego ten pomysł z parkourem, przemierzanie lokacji, to też był dosyć świeży pomysł, jak odświeżyć jakby ten typ gier zręcznościowych. Co jeszcze? Muzyka świetna, klimat. Projekty lokacji świetnie wykonane, które do tej pory wyglądają świetnie mimo technologii sprzed 20 lat. No i fabuła. Fabuła jest okej, okay, tak jakby to ujął. Baśń z Tysiąca i Jednej Nocy, tak się to nazywało? Wybaczcie, cały czas przekręcam rzeczy. Więc wygląda właśnie jako taka baśń, jakby bajka Disneyowa i jest całkiem spoko przeprowadzona. Nie porusza jakichś skomplikowanych tematów, nie próbuje być więcej niż rzeczywistości jest. To co jest zrobione solidnie i dobrze. Poza tym ma kilka swoich momentów, jak między innymi ta scena z śmiercią Fary, ale myślę, że jest jedną bardziej emocjonalnych grze. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Tak, więc jest dużo elementów w tej grze, które jest dobrze wykonanych i one łącznie składają się w jedną taką grę, którą przez to właśnie jakby jest jedną z moich ulubionych. Dobra, skoro jeszcze mam trochę czasu, to mogę teraz ponarzekać na to, co się później działo z księciem Persji, co uważam za skandaliczne.
Po pierwsze, zwróćcie może uwagę, jak cofnijcie sobie film, na amulet, który miała Fara, który potem miał książę, żeby nie zamienić się w potwora. Ten amulet potem on zostawił przy ciele Fary, a potem jak cofnął czas, to widzieliśmy, że Fara miała przy sobie ten amulet. Więc książę go nie miał. I zostało to użyte w kontynuacji. Znaczy nie użyte, zostało zaprzeczone to. Ponieważ powstała kontynuacja, oczywiście nadal muszą być piaski czasu, musi być cofanie, ale sorry, książę już nie masz tyle tu, to jak my to wycofamy? Tak zrobimy manipulowanie czasem. A, bo książę ma amulet Fary i teraz się dowiadujemy w przyszłości, że ten amulet Fary również potrafi zbierać piaski czasu i również potrafi cofać czas. No okej, okay, tylko po pierwsze nie, bo nigdy nie było w grze powiedziane, żeby ten amulet, żeby Fara mogła kontrolować w jakikolwiek sposób czas. Tylko ten, poza tym jak my mieliśmy amulet, też nie mogliśmy kontrolować czasu, on tylko bronił przed tym, żeby nie zamienić się w potwora. Po drugie, książę wcale nie ma tego amuletu, jak widzieliśmy teraz na zakończeniu, więc... Zrobili kontynuację, która po pierwsze łamie kanon, a po drugie ma całą listę swoich własnych... jakby to mówić? Błędów logicznych, które w grze się dzieją. Ale nie będę za bardzo narzekał więcej. Wierzcie na to, że kontynuacja bezpośrednia nie była. To jest moja jedna z najbardziej znienawidzonych gier. Przez to, jak zepsuła jakby legendę księcia. Ale za to kontynuacja kontynuacji, czyli trzecia część trylogii Piasków Czasu, jest w miarę okej. Okay. To, co napsuła druga część, to trzecia część w miarę naprawia i w miarę sensownie łączy. Zakańcza te wątki wszystkie, które druga część zaczęła, więc trzecia część jest w miarę okej, ale druga pluje na nią z pełną pogardą. Więc tak, tymi słowami mam nadzieję, że zachęciłem Mugoxa, żeby zmienił moje zdanie co do drugiej części. Zaoferował się w komentarzach pierwszego filmu, że myślał o nagraniu tej gry. Jeżeli chce, to proszę bardzo, będę z chęcią oglądał i pod każdym odcinkiem będę pisał mu komentarze, co w danym odcinku było bez sensu i dlaczego ta gra jest zła. Więc zachęcam go jak najbardziej. Jeżeli Mugox nagra drugą część, to ja się ofiaruję, że nagram trzecią, bo trzecia jest w miarę spoko, ale druga nie. Dobra, czy coś jeszcze więcej mam do powiedzenia? Tak, to się mniej więcej pojawi pod koniec świąt. Chyba nie muszę sprawdzać dalej wyników ankiety. Przytłaczająco wygrało Arcanum, więc na początku nowego roku spodziewajcie się Arcanum. Na razie jeszcze robię trochę przymiarki, patrzę różne rzeczy i zacznę nagrywać przed. Więc jak już będzie nowy rok, powinny się regularnie zacząć pojawiać odcinki. I cóż, jedna mała uwaga. Arcanum będzie po angielsku. Tak jak było napisane, będzie z patchami. Patchy wymagają angielskiej wersji. Więc mam nadzieję, że to nie będzie dla was problemem. Jeżeli ktoś będzie potrzebował polskiej wersji, to już nagrałem polską wersję, ale to w sumie jeszcze powiem jeszcze raz, jak będę już nagrywał Arcanum. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Księcia Persji. Tak jak powiedziałem, to jest mój prezent dla mnie. To jest jedna moja z ulubionych gier. Lubię od czasu do czasu przechodzić, tym bardziej ją nagrać. Mam nadzieję, że podobało wam się, czy graliście w tą grę, czy nie, że wam się nagrania podobały. I cóż, i słyszymy się już niedługo w przypowieści o maszynach i magii. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!